Cześć, witaj w kolejnym materiale. Dzisiaj poruszę temat treningu siłowego u biegaczy. Po co, jeśli biegam, dajmy na to, jestem amatorem, nie mam jakichś wybitnych osiągnięć, to po co mam robić coś innego niż samo bieganie? Przede wszystkim z dwóch powodów. Pomoże nam to podnieść nasze wyniki biegowe. Możemy biegać szybciej, możemy biegać bardziej ekonomicznie, możemy biegać także lepiej technicznie, ale co w mojej ocenie jest najważniejsze, pomoże nam zmniejszyć ryzyko powstawania kontuzji. Ćwiczenia, które pokażę Wam dzisiaj, możecie samodzielnie wykonać w domu. Nie będziecie potrzebować do tego żadnego skomplikowanego sprzętu. Zapraszam. Odwiedzenie w pozycji deski bokiem. Wzmocni mięśnie pośladkowe oraz mięśnie brzucha. Wykonaj 3 serie w każdej po 7 powtórzeń na stronę. Obniżanie i opuszczanie bioder w pozycji deski bokiem głównie wzmocni mięśnie brzucha oraz mięśnie kręgosłupa lędźwiowego. Wykonaj 3 serie po 10 powtórzeń na każdą stronę. Utrzymanie widocznej pozycji przez około 30 sekund. Ćwiczenie bardzo mocno aktywuje mięsień piszczelowy przedni, mięśnie przywodziciele oraz mięśnie brzucha. Ćwiczenie wykonaj w 3 seriach. Powolne wejście i zejście na krzesło lub jakikolwiek inny przedmiot o podobnej wysokości. Utrzymaj kręgosłup prosto oraz takie samo tempo wchodzenia, jak i schodzenia. Zrób 3 serie po 10 powtórzeń na każdą nogę. Ćwiczenie najbardziej będzie angażować mięśnie pośladkowe oraz mięsień czworogłowy uda. Jeśli tylko masz możliwość, rób to ćwiczenie wykorzystując różną wysokość krzesła lub podestu. Podobne ćwiczenie do poprzedniego. Jedyną różnicą będzie to, że wchodzimy na skrzynię bokiem. To ćwiczenie również głównie będzie angażować mięsień czworogłowy oraz mięśnie pośladkowe. Utrzymaj także kręgosłup prosto oraz podobne tempo wejścia i zejścia na skrzynię. Jeśli wykonanie 3 serii po 10 powtórzeń jest dla Ciebie za lekkie, dołóż do tego ciężar w rękach. Izometryczne napięcie mięśni łydki. Pomiędzy kolano i ścianę połóż poduszkę i wykonaj maksymalne napięcie mięśni, tak jakbyś chciał podnieść piętę. Utrzymaj to przez 10 sekund. Pracuj naprzemiennie, wykonaj 3 serie po 10 powtórzeń na każdą nogę. Wykonaj tak zwane krzesełko, utrzymaj 90 stopni zgięcia w stawach kolanowych i stawach biodrowych. Utrzymaj taką pozycję minimum 40 sekund. Powtórz to 5 razy z 30-sekundową przerwą. To ćwiczenie szczególnie wzmocni Twoje mięśnie czworogłowe oraz mięśnie łydki. Przysiady bułgarskie. Jest to ćwiczenie, które świetnie zaangażuje wszystkie mięśnie w Twoich nogach. Pamiętaj o podstawowych zasadach. Noga zakroczna jest ustawiona między 10 a 15 cm nad ziemią, a kręgosłup jest prosto. Warto modyfikować to ćwiczenie na przykład poprzez wydłużenie fazy opuszczania oraz dołożenie dodatkowego ciężaru. Podstawowe ćwiczenie dla mięśni łydki, czyli stawanie na palcach. Ćwiczenie koniecznie wykonaj na podwyższeniu, aby wydłużyć pracę mięśni. Podobnie jak w poprzednich zadaniach, możesz edytować czas fazy opuszczania lub unoszenia oraz dołożyć dodatkowy ciężar. W zależności od obciążenia wykonaj 4 serie, a w każdej między 8 a 12 powtórzeń.